Chcę dzisiaj taki temat pierwszy zrobić. Z listu Galacjan 5:17. Jako ludzie Boży my musimy mieć praktyczne zrozumienie funkcjonowania człowieka na poziomie ducha i na poziomie ciała. Ja mówiłem na temat trójjedyności człowieka. Mamy to wszystko już ugruntowane, rozumiemy to, mamy to już w naszym duchu. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć na temat funkcjonowania ciała i funkcjonowania ducha. Bo chcę, żebyście wiedzieli od razu, bez żadnych najdrobniejszych problemów, o fundamentalnych różnicach funkcjonowania cielesności i duchowości. I to mega ułatwia życie. To mega ułatwia życie. Się nie zastanawiamy, czy coś jest z Boga, czy coś z Boga nie jest, na pewnych odcinkach, już w ogóle. Nie ma to, bo to jest jasne. Zaraz o tym będziemy mówić. List do Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Czyli łatwo jest zidentyfikować elementy cielesne i elementy duchowe. To jest łatwe, bo one są sobie przeciwne. One działają w absolutnym przeciwieństwie. To jest jak czarne i białe. To słowo ciało nie oznacza naszego fizycznego ciała. To nie jest greckie słowo soma, które określa fizyczne ciało człowieka. To jest greckie słowo sarx, które tutaj jest użyte. I co ciekawe, słowo sarx w podstawowym tłumaczeniu jest określane jako rozszarpywanie zębami mięsa. Tak tłumaczył to przeciętny Grek w tamtym czasie, kiedy się mówiło sarx, gdy widział, że jesz mięso i rozrywasz go zębami, to on mówił, że to jest sarx. Rozrywane mięso zębami. Coś w ogóle dość brutalnego. Coś takiego, co jest prymitywne. Co jest jasne, widoczne. Bardzo jasne i bardzo widoczne. Więc sarx. Duch tutaj to słowo pneuma. To jest słowo związane z wiatrem. Od tego słowa na przykład wszelkiego rodzaju elementów pneumatycznych, podmuch, powiew, tchnienie i tak dalej. A więc są to bardzo różne elementy. Cielesność bardzo się różni od duchowości. Tylko w ogóle trzeba zobaczyć czym. I potem bardzo prosto się żyje, bo my nie zadajemy tysięcy pytań, Panie Boże, czy to jest z ducha, jakiś element w nas. Czy ja dobrze idę w tą stronę, bo ty bardzo dobrze zaczynasz widzieć, kiedy rozumiesz, co się mieści w elementach ciała i co się mieści w elementach ducha. I dalej, co jest tutaj bardzo ważne, aby chodzić w duchu, musisz przeciwstawić się ciału. Nie ma takiej opcji, aby człowiek Boży chodził w duchu, nie przeciwstawiając się ciału. Tego to jest niemożliwe. Niektórzy mówią, że Duch Święty mnie tak prowadził będzie, że ja będę po prostu płynął. Równo prawda. Rozumiesz? To jest w ogóle myślenie, w ogóle jakieś chore myślenie ludzi, którzy uważają, że chrześcijaństwo to jest jakaś enigmatyczna formuła. Że przychodzi do ciebie gołąbek, siada ci na głowie,
i robi ci lobotomię. Nie ma takich rzeczy. Chrześcijaństwo jest zawsze związane z wyborami. Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie w wyniku tego, że narodziłeś się z Bożego Ducha, że oddałeś życie Jezusowi, że uwierzyłeś w Jego niezasłużoną śmierć za Twoje grzechy, w zmartwychwstanie w ciele i ustanowiłeś Go Panem swojego życia. Jesteś więc nowym człowiekiem, ale to w ogóle nie oznacza, że straciłeś wolną wolę. I teraz jesteś robotem, którego prowadzi Duch Święty. Ludzie mówią, Duch Święty mnie prowadzi. Ja mówię, jak Cię Duch Święty prowadzi? Duch Święty, jak świat światem, liczył się ze zdaniem człowieka. Rozumiecie? W ogóle kwintesencja miłości polega na tym, że Bóg daje ludziom wolną wolę i pozwala im zgrzeszyć. Rozumiesz? Oto kładę przed Tobą życie i śmierć. Tak? Piąta Mojżeszowa, czy jak ktoś tam lubi Księga Powtórzonego Prawa. Tak? Wybierz! Bóg. I teraz człowiek odrodzony z Bożego Ducha, on musi dokonywać wyborów. Dlaczego on musi? Bo jeżeli on nie dokonywałby wyborów, tylko działałby to automatycznie, to tu mamy zamknięty temat w ogóle miłości. To mamy roboty. A ja czasami słyszę, że Bóg ludzi do czegoś zmusił, Bóg mi kazał, Bóg to, Bóg tamto, ja mówię, ty. Może muzułmaninem jesteś. Nie wiem, kto ty jesteś. Bo Bóg, nasz Bóg, Ojciec Jezusa, jeszcze nigdy nikogo do niczego nie zmusił. Rozumiecie? Nigdy nikogo. Łącznie z diabłem, do niczego nie zmusił jeszcze. Bo to nie tak działa. To jest w ogóle wykrzywiony obraz tego wszystkiego. My widzimy Boga jako w ogóle, wielokrotnie, wiesz, Gandalfa, człowieku z pałą, patrzącego, jak ci tam przylać, jak nie chodzisz według kierunku tej pały. A tu jest inaczej. Rodzisz się z Bożego Ducha i zaczyna się, tak, system wyborów. Wybieraj. I Bóg mówi tak, przyjdzie moc na każdy Twój wybór. Wiecie, jak wstępuje moc Ducha Świętego? Na decyzję, na wybór. Czyli jeżeli ja się decyduję przeciwstawić ciału, tak, to przychodzi moc. To nie to, że ja teraz się będę spinał i będę się kopał z koniem. Nie będę się kopał z koniem. Przychodzi moc, ale kiedy przychodzi moc? Kiedy Arturek zdecyduje się przeciwstawić ciału, to Duch będzie triumfował. Jeżeli Arturek się nie zdecyduje, to cześć. Słowa Jezusa, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto nie pragnie, to niech nie przychodzi, czego nie będę ciągnął. Tak? To jest w ogóle to. Dlatego ten fragment pokazuje nam, żeby chodzić w Duchu, ty się musisz przeciwstawić ciału, bo to pożąda przeciwko. I to, słuchajcie, to jest ważne, ciało się nie uspokoi, sark się nie uspokoi. Niektórzy myślą, że się sarks im uspokoi w życiu. Diabeł zawsze ci będzie pukał w siano. Zawsze. Póki będziesz miał ciało. Póki będziesz funkcjonował tutaj, na tej ziemi, tak? To ty będziesz, będzie cię diabeł tam pukał, bo on chce to zeżreć. On chce dotknąć tego elementu i za pomocą tego elementu sobie pożyć. To jest od początku, proszę ciebie, jasne, tak? Bóg przeklina go i mówi w ogóle, proch będzie szar. Będziesz pełzał i prochżał. No, cielesność, tak? To jest proch. Człowiek jest z prochu ziemi. Diabłu chodzi o cielesność, o wykorzystanie cielesności. Czyli ty musisz zrozumieć, że chodzenie w Duchu, tak? To jest przeciwstawienie się ciału. Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o przeciwstawienie się naszym fizycznym instynktom. Takim jak, bo to, rozumiecie? Bo to też krzywo poszło wszystko w religii. Ludzie zaczęli w ogóle się martwiać, robić, już leją się batami, człowieku, jakieś robią akcje dzikie. Rozumiesz, człowieku, rozumiesz, nie wiem, no straszne się ludzie ze sobą robią, tak? Bo oni myślą, że to chodzi o fizyczność twoją, że teraz jak ja sobie zrobię źle fizycznie, tak, będzie mi źle w życiu na przykład, tak? To wtedy ja się przeciwstawię. Święty Franciszek, zanim w ogóle zatrybił o to kaman, to wiecie co robił? Rozbierał się do pasa i się w róże rzucał. Tak? Bo on myślał, że jak go będzie boleć, tak? To będzie duchowe. Potem mu przeszło. W ogóle zbliżył się do Boga, to zrozumiał, że tu nie chodzi o to, żeby się w róże rzucać w ogóle, tak? Bo to nie chodzi o fizyczność, tak? Tu chodzi o to, co stoi.
Tu chodzi o pewną filozofię fizyczności. Ja się muszę przeciwstawić, bo to coś mnie blokuje. To coś będzie zawsze chciało, tak, żebym ja za tym szedł. To już nie jest stara natura. To jest jakby flashback starej natury. To jest coś, co zostało w tobie odbite. Przez lata to tobą kierowało. To było w twoim duchu kierowało. I teraz to się odbiło. Tak? I to coś, to jest sarks. To jest sarks. Galacjan 5, 14, 23. Lecimy dalej. Od 14 do 23. Dobrze, 14, 23. Dobrze. 5, 19, 23. Jawne zaś są uczynki ciała. Jakie są uczynki ciała? Jawne. Jawne. Czasami ludzie mówią, a ja nie wiem, co jest cielesne. Ja mówię, ale one są jawne. Jawne. Mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Ten fragment dla wielu jest kontrowersyjnym fragmentem i twierdzą ludzie, że ten fragment zaprzecza nieutracalności zbawienia. Ale on nie zaprzecza tego. To sformułowanie, że Królestwa Bożego nie odziedziczą, to słowo, to jest niestety nasze tłumaczenia Biblii takie są. Tak? To słowo nie odziedziczą tak naprawdę oznacza nie doświadczą. To jest zapis nie doświadczą. To jest słownik i zobacz, co jest napisane. Krótko powiedziawszy, jeżeli ty chodzisz według ciała, tak, to nie będziesz doświadczał Królestwa, nie będziesz doświadczał Bożej mocy, nie będziesz doświadczał Bożego światła, nie będziesz doświadczał w ogóle wielu różnych Bożych czynników, co nie oznacza, rozumiesz, że jak umrzesz, nie pójdziesz do nieba. To nie o to chodzi. Tylko przeżyjesz sobie piekło na ziemi, tak? Chrześcijanie są w ogóle mistrzami świata. Ja się w ogóle zastanawiam, jak się ludzie będą tłumaczyć. Narodziłem się z Bożego Ducha, spieprzyłem sobie życie, Panie Boże, ale jestem. Dobrze, no masz na to zamiatę. Bo tyle, co? W ogóle... Trochę głupio. Przegrać życie, okej? Okay? Głupio życie. Nie mówiąc, że się jeszcze nic nie zrobi w ogóle w tym celu, żeby innych ludzi do Boga przyciągnąć. Ja teraz chcę troszeczkę o tym pomówić. Wszeteczeństwo, bo to są takie archaiczne zwroty. No nikt nie mówi do nikogo, ty wszeteczniku. Ja jeszcze, jak byłem w świecie, to jeszcze mi nikt nie wyzwał od wszeteczniku. No różnie mnie wyzywali, używali sformułowań, nie wiem, już nie powiem jakich, ale nikt mi nie powiedział, ty wszeteczniku. Wiesz o co? Albo ty złośniku, wiesz o co chodzi? Tak się nie ubliża. To jest przeteczeństwo. Przyjaciele. Przeteczeństwo to jest greckie słowo na przykład, już nie będę wszystkim przedarzał, ale to jest na przykład porneo. To jest greckie słowo określające przeteczeństwo. I dokładnie oznacza sprzedawanie siebie. Ja już nie będę w to głęboko wchodził. Sprzedać siebie. Sprzedać siebie. To słowo porneo. To jest w ogóle taki ciekawy twór, bo ono oznacza przejście rzeki nie po moście. To jest most. Jest rzeka. Człowiek idzie sobie rzeką, koło rzeki i chce przejść na drugą stronę. Jest most gdzieś. A on nie przechodzi przez most, tylko się przedziera przez tą rzekę. W taki nielegalny jakby sposób. Rozumiecie? To jest dostanie się na drugą stronę, czyli osiągnięcie jakiegoś celu w sposób nielegalny. To jest, bo to ograniczono tylko do życia seksualnego, a to jest w ogóle nieprawda, że to jest ograniczone do życia seksualnego. Tak naprawdę życie seksualne w tym wszystkim to jest płytka sprawa. Bo wszetecznikiem czy wszetecznicą to można być i być bardzo moralnym człowiekiem. Co drugi polityk to wszetecznik. Wiecie czemu? Bo się sprzedaje. Rozumiesz? Osiąga cele nielegalną drogą. Sprzedaje się. Podaje się w jakiś sposób, który jest sposobem nieprawdziwym. Wszetecznik, czy wszetecznica to jest ktoś, kto chce się podobać wszystkim. Oblubieniec, czy oblubienica to jest ktoś, kto chce się podobać jednemu.
Rozumiecie? To jest wielka, to jest bardzo duża sprawa. Wszeteczeństwo to jest coś, ja siebie lansuję. Ja siebie podaję jako materiał, tak, na którym chcę, aby się skupiło wszystko. To jest wszeteczne, to jest grube, to jest uczynek ciała. To jest uczynek ciała. Człowiek nie jest skonsolidowany wewnętrznie, człowiek nie jest określony, tylko człowiek chce podobać się wszystkim. Ja chcę się wszystkim, ja chcę być ogólnie zaakceptowany. No przecież, przepraszam, przecież jeżeli ktoś chce być ogólnie zaakceptowany, tak, to jest strzał w kolano. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mi przyszło do głowy, żebym był ogólnie zaakceptowany. Jedna grupa ludzi mnie może zaakceptować, przy czym druga mnie odrzuci. To jest bardzo proste. Ktoś cię akceptuje, a ktoś myślący w sposób odwrotny cię odrzuci. A jeżeli zrobisz ze swoim życiem coś takiego, że i ten cię przyjmie, i ten cię przyjmie, tak, to ty jesteś w ogóle przeteczny. Bo ty wszedłeś w taki system kompromisu życiowego, żeby się podobać i temu, rozumiesz? Ten lubi czekoladki, a ten lubi, jak mu nogi śmierdzą. I ty teraz robisz taki numer, proszę ciebie. Nosisz przy sobie zawsze paczkę czekoladek i nie myjesz jednej nogi. I ty mówisz tak, ja tutaj sobie załatwię i tutaj sobie załatwię. Nie przypomina wam to polityki troszeczkę? Rozumiem, to jest wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo. Ja na przykład nie chcę się wszystkim podobać. Ja mam wywalone na to, czy ja się wszystkim podobam. Dlaczego? Dlatego, że ja się Bogu podobam. Kiedyś Bóg mi powiedział, że mu się podoba. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, no to kurczę, rozumiesz, jak się prezesowi podobasz, tak? To co cię obchodzi, reszta pójdzie ciebie biła. Wiesz, co cię obchodzi, że tam w ogóle jakiś cieć powie, nie podobać mi się. Weź, właśnie wracam od prezesa, dostanę medal. Co mnie twoje nie podoba? Nie jestem wszetecznikiem. Ale wszeteczeństwo to jest uczynek ciała właśnie. To jest przeciwna ducha. Duch nie będzie szukał, tak, akceptacji we wszystkich środowiskach. Duch to nie jest ekumeniczna konstrukcja. To nie jest ekumeniczna konstrukcja. To jest bardzo ważne, żebyś to rozumiał. To jest uczynek ciała. Drugi, nieczystość. I teraz nieczystość, kolejne słowo, tak naprawdę oznacza rzeczy, przestrzenie nieoczyszczone ofiarą Jezusa. To nie jest coś, co jest znowu jakimś płytkim elementem, nie wiem, jak to nazwać. To jest coś, co tak naprawdę nie przeszło przez krzyż. To jest coś, co nie zostało oczyszczone krwią Jezusa. To jest nieczyste. Jeżeli jest choroba w ciele, proste element. Co to jest choroba? No choroba to jest rzecz nieczysta. Choroba. Ponieważ Jezus na krzyżu rozchorował się naszymi chorobami. Zobaczcie, choroba jest ogólnie akceptowana społecznie. Są kluby ludzi chorych na raka. Ty. Kluby. Ludzie mają jakąś patologię, zbierają się w klub. Nazywają to grupą wsparcia. Wiecie, co to jest? To jest nieczystość. To jest gloryfikacja czegoś, co zostało pokonane przez krzyż Golgoty. Choroba jest nielegalna. Choroby są nielegalne. Ja przychodzę do człowieka, który jest chory. Ja go nie głaszczę po policzku, mówię, rozumiem cię i twojego raka. Nie. Ja mówię, masz raka. On mówi, mam. Ja mówię, rak w tobie jest nielegalny. Chciałbym położyć na ciebie swoje święte ręce i rozpieprzyć to w drogę modlę. Zgadzasz się? Rozumiesz? Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że rak to jest coś, co ma prawo bytu na ziemi. Tak samo bieda.
czy jakakolwiek inna rzecz, jakakolwiek forma patologii, czyli czegoś, co nie przeszło przez krzyż, jest nieczyste. A gloryfikacja tego to uczynek ciała. Uczynek ciała. Rozumiecie? To jest to. To są uczynki ciała. To nie są jakieś tam elementy. Wiesz, fizyczne czy jakieś tam. W ogóle wiecie, o co chodzi. Nieczyste. Nieczystość to jest uczynek ciała. Dalej, bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo to jest słowo określające służenie widzialnemu obrazowi czegoś, krótko powiedziawszy, to jest służenie stworzeniu w miejsce stwórcy. I to jest cokolwiek. To nie jest tylko to, że tam się w ogóle kłaniasz jakimś obrazom, bo to w tym wszystkim jest najbardziej delikatny element. Każdy, tak, każde uzależnienie się na przykład jest bałwochwalstwem. Palisz papierosy, bałwochwalstwo. Dlaczego? Bo ty jesteś uzależniony od stworzenia. Leży paczka papierosów, martwy element i ty musisz rano wstać i ty musisz zapalić. Co to znaczy? To znaczy, że to jest twój Bóg. Takiego masz Boga. Marlboro. Taki Bóg. I wiele innych Bogów. Rozumiecie? Bogów jest full. Ludzie się uzależniają od stworzenia. Powiem więcej. Ludzie się uzależniają od ludzi. Ludzie ich wkręcają, niszczą ich życie, a oni zgadzają się. Co to znaczy zgadzać się na to, że ktoś ci niszczy życie? Przecież to jest wejście pod manipulację. Klasyczne bałwochwalstwo. Ktoś tobą manipuluje, rozumiesz? A ty wchodzisz w to, poddajesz się temu, tak? Czy to jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Jakim sposobem stworzenie wywiera na mnie presję? Na mnie? Na Syna Boga? Bałwochwalstwo. Czary. Dokładny zapis to trucicielstwo. Zatruwanie, duchowe, psychiczne czy fizyczne, nie ma znaczenia. To jest coś, co cię truje. To jest uczynek ciała. Czary wielokrotnie, tak? Są związane ze zwykłą wypowiedzią, ze światopoglądem. Przesłuchasz czegoś, przyjmiesz fałszywy światopogląd, zostałeś zaczarowany. To są czary. Dzisiaj czarownik to nie jest gostek w wielkiej czapce. Rozumiesz? Nie ma takich czarowników. Czarownik to jest ten, który manipuluje drugim człowiekiem za pomocą szeregu różnych rzeczy. Rozumiecie? Masa leków jest związana w ogóle z tym, że mają one, tak, wpływać manipulacyjnie na ludzi. Na przykład. Bo wiecie, jakie tu jest greckie słowo na opis czarów? Farmakeia. Od tego jest słowo farmacja, farmakologia. Farmakeia, czyli czary. Czyli jest to jakaś substancja duchowa, psychiczna lub fizyczna, która wpływa na ciebie w taki sposób, że prawidłowo nie odczytujesz rzeczywistości. W Starym Testamencie ktoś taki jak na przykład guślarz. Tam jest napisane, guślarza nie zostawisz przy życiu. Ja mówię, kazał im wybić guślarza. Mówię, zbadam temat guślarza. Kto to był guślarz? Pierwszy dealer narkotyków człowieka. To byli guślarze. To byli ludzie, tak? Którzy używali różnego rodzaju substancji roślinnych i zwierzęcych, tak? Aby w tamtych czasach robić substancje psychoaktywne. To był guślarz. I Bóg mówi tak, zetniesz wszystko. Bo to farmakeja, czarownicy. Oni dają wam te różne rzeczy, wy jesteście pod ich wpływem, a oni wami potem manipulować będą. To jest patent. Ale to przechodzi potem na system psychologiczny. Jest przecież cały system czarów psychologicznych ludzi. Przecież ludzie sobie manipulują jak chcą. Rozumiesz? Małżeństwa sobą manipulują. Karają się.
Rozumiem. Idą razem do łóżka, ona się do niego odwraca tyłkiem. Rozumiesz? Nie ma seksu. Bo nie kupiłeś przecież do czegoś. Woła mi się boli. A facet jak raz na 4 dni, tak? Nie odda spermy, to mu to wali na mózg. Potem jest agresja, dym i awantura. I musi się modlić 3 godziny innymi językami, tak? A wystarczyło 10 minut seksu. Po co to było? Po co go zaczarowałaś, siostro, czarownica? Po co? Przeproś Boga. I męża. I na odwrót te! Farmakeja. Na poziomie duchowym cały system fałszywych nauczań, fałszywych doktryn, wkręcania ludzi w to, że cierpienie jest od Boga. Zobaczcie, co zrobili. Wmówili nam, że cierpienie jest od Boga. Że Bóg ci daje chorobę, żeby cię czegoś nauczyć, rozumiesz? Tobie pałac, tobie raka. Wiesz, o co chodzi? Zobacz, kogo z Boga zrobili. Debila. Debila zrobili z Boga. A ludzie w to wierzą. Trzeba cierpieć. Trzeba. Cierpmy. Farmakeja. Uczynek ciała. Wrogość. Wrogość to nic innego jak niechęć wchodzenia w bliskie relacje przyjaźni. To jest wrogość. To jest proste. Wrogiem nie jest ten, kto chce cię zabić. Wrogiem jest ten, kto nie chce do ciebie z tobą być blisko. Po prostu. Banalne rzeczy. Człowiek cielesny to człowiek, który nie chce być blisko. Który nie chce bliskości. Dobrze. To jest łatwo rozróżnić. Łatwo. Spór, czyli pewnego rodzaju walka. Kiedy dochodzi do tego, że przeforsowujesz swoje zdanie. Każda forma przeforsowywania swojego zdania jest natury cielesnej. Jezus nie przeforsowywał zdania. Jezus przychodził, głosił poselstwo, mówił, kto ma uszy, niechaj słucha i szedł z powrotem. On miał tak równiutko wywalone na tych, co go nie słuchają, że człowiek. On jeszcze Jezus przez cały Nowy Testament, w żadnej Ewangelii, ja nie mam jednego takiego dowodu na to, że on kogoś zachęca do Boga. Człowiek mówi, wiesz, w niebie jest naprawdę super, wiesz, to chodź, załatwimy. On w ogóle szedł i mówi, wiesz, chodźcie do mnie, idziecie czy nie idziecie. Przecież to, co on zrobił w ogóle przy tej studni tam, co jest opisane w Ewangelii Jana. W ogóle znacie tą historię, bo to jest w ogóle, to było to żydowskie święto. Te żydowskie święto było tak skonstruowane, że oni brali torę, wielką torę, wielki zwój tory i to, z tą torą szli do centrum wioski lub centrum miasta. Zawsze w centrum stała studnia, bo to w centrum wioski stała studnia. I oni stawali przy tej studni z tą torą i oni ogłaszali, tak, że kto uwierzy torze, czyli kto uwierzy temu prawu, to z wnętrza jego popłyną wody, tak jak płyną z tej studni. A teraz zobacz, co się dzieje. Jezus wjeżdża w to święto, zanim oni się zawinęli, bo ta tora była wielka, zanim oni ją wzięli w ogóle z tej synagogi, która tam była, to on pobiegł do środka wsi. Zobaczcie, co robi. Tam już stoją ludzie, czekają na tą torę, a on staje przy tej studni, on tam staje i mówi tam, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody, rzeki z wnętrza jego zabić od tego księdza. On postawił siebie w miejsce tory. Wiesz, on mówi, to ja jestem prawem. Ja tu prawem jestem. Wiecie, ja tu jestem prawem. To był tak kontrowersyjny człowiek, rozumiesz? To była ta kontrowersja na kontrowersję. To, co on wyprawiał. Ale co on robi? On rzucał poselstwo i mówi tak, kto w to uwierzy? W ogóle kto pójdzie za mną? Kto? I szedł i patrzył, kto idzie. On z nikim nie wojował. Rozumiecie? On nie przepychał się. Ja mam rację, ja mam rację. Bo to jest uczynek ciała. Ja do ludzi nieraz mówię, posłuchaj, prawdopodobnie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jakiego spotkałem w życiu. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Jestem człowiekiem, mylę się, ale się mylę bardzo rzadko. Mam na to dowody. Odnoszę sukces życiowy. Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Nie mam kompleksów, a ty zobacz, na kim jesteś stanie. Posłuchaj mnie. Wiem, co mówię. I ja wiecie, kogo szukam? Kogoś, kto tego posłucha.
Jak ktoś tego posłucha, to weźmiemy się za ręce i pójdziemy dalej do przodu. Jak ktoś się tego nie posłucha, to ja go nie będę przekonywał, bo po co? Przecież to cielesne. Z niewolnika nie ma pracownika. Weź. To ciało. Wrog. Dalej zazdrość. Zazdrość to żarliwe współzawodniczenie z kimś w takim celu, aby podciągnąć swoją wartość. To jest współzawodniczenie. Zazdrość. Zazdrość to jest choroba społeczna. Ludzie są zazdrośni. Ja kiedyś stanąłem w takim miejscu swojego życia i mówię, w ogóle nie jestem zazdrosny. Nie jestem zazdrosny moją żonę. W ogóle wiecie, w pewnym momencie sobie musiałem to przepracować w głowie. Mówię, dlaczego nie jestem zazdrosny moją żonę? Ja się nawet na początku zastanawiałem, czy jakieś patologii nie ma, wiecie. Wy normalnie powinienem być zazdrosny. Tak normalnie po ludzku. Ja nie jestem. A ją kocham całym sercem. Rozumiecie? Człowieku, znamy się 25 lat. Kiedy skończyła 15 lat, jesteśmy razem. W ogóle wiesz, tyle lat. A ja nie jestem zazdrosny. Okazuje się, że to jest możliwe. Że to się tak kocha. Ja nie współzawodniczę z kimś. Rozumiecie? Nie współzawodniczę. Dlaczego ja nie współzawodniczę? To jest bardzo proste. Powiem wam, dlaczego ja nie współzawodniczę. Ja tak znam swoją wartość. Nie może być we mnie zazdrości, tak? Ponieważ ja się uważam za najlepszego faceta. I koniec. Zrozumcie, to jest bardzo proste. Ja Agatę kocham i mnie w ogóle nie dotyka coś takiego, że gdzieś by się pojawił jakiś facet. Dlaczego? Bo ja znam swoją wartość. I nawet gdyby ona mnie zdradziła, tak? Ja bym nie przestał jej kochać w ogóle. Bo ja znam swoją wartość. Moja żona, ona nie robi mojej wartości. Rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem wart w Chrystusie, a nie w mojej żonie. Ja moją żonę kocham. Jakby odeszła z jakimś facetem, to bym jej zaśpiewał na przykład. Jeśli zechcesz, tak jak Kazik śpiewa. Jeśli zechcesz odejść, odejść. Jeśli zechcesz wrócić, wróć. Nic się nie zmieni przez ten. Dlaczego? Bo ja kocham. Ja, rozumiecie? Na moją wartość nie pracuje żaden człowiek. No bo ja przyjąłem wartość od Chrystusa. Ja mam wartość w Chrystusie. Bo nie ma. No kto mi coś może dodać do tego? No, co tu dodasz? Jak cię Bóg zaakceptował? Patrzysz w lustro i się cieszysz w ogóle sam na siebie. Wiesz, o co chodzi. Kochasz się. Wiesz, że jesteś piękny, wiesz, że mądry, inteligentny, twórczy, kreatywny, fajny, wiesz o co chodzi. Kocham. I teraz kocham siebie. No, kocham bliźniego swego jak siebie samego. Się pokochałem. Normalnie, zdrowo się pokochałem. No więc czemu mam być zazdrosny? Zazdrość to patologia. To uczynek ciała. Ktoś nie czuje wartości zupełnej i mówi, jak mi go zabiorą, jak mi ją zabiorą, to ja stracę wartość. Czy w ogóle człowieku, co to w ogóle jest? Zobaczcie, to jest uczynek ciała. To jest proste do zrozumienia. Czy jest ból, gdy od początku odchodzi? Jest ból, ale ból to nie zazdrość. Zawsze jest ból. Jak ktoś się zostawia, no bez przesady, no musiałbyś być w ogóle bezdusznym człowiekiem. Możesz cierpieć, możesz płakać, rozumiesz, ale nie będziesz zazdrościł, bo znasz swoją wartość. Nie? Jakiś czas temu odchodziła taka dziewczyna od nas ze wspólnoty, umówiła się ze mną na spotkanie. A ich głupot tam się nasłuchała, tam człowieku, aż nie będę mówił. Nie ważne. Nie odchodziła i tak siedzę, w ogóle patrzę na nią, w takiej restauracji, z którą mówiłem, siedzę i płaczę w ogóle, wiesz, nie? I ona mówi, co? Mówi, żal ci mnie. Ja mówię, no co ty? Mówię, głupia jesteś, no. Odchodzisz z najbardziej przebudzonego miejsca w ogóle w tym kraju. Mówię, ona mówi, ale to czemu płaczesz? Ja mówię, no bo cię kocham, no. Odchodzisz ode mnie w ogóle, wiesz. No cierpię tutaj, no się w ogóle związałem z tobą, wiesz, o co chodzi? No człowieku, pokochałem cię. No teraz idziesz gdzieś. A to ci mnie nie szkoda? Nie! No mówię, no to szkoda mi, no bo jest, przecież każdy swój ciężar poniesie, ja znam swoją wartość. Ja będę dalej rósł. Mówię, ja będę rósł. Tak? A ty będziesz leżeć. Bo z tą filozofią, którą przyjęłaś, po prostu będziesz leżeć i kwiczeć.
Więc ja w ogóle nie mam do ciebie czegoś innego niż prostą miłość, ale w ogóle nie zamierzam cię zatrzymywać, gonić, rozumiesz, o co chodzi? Absolutnie. Właśnie, dokładnie jest to bunt. Bunt jest silna, bezwzględna postawa zaporowa przeciwko systemowi prawdy, który jest uznany społecznie. To jest buntownik. To jest buntownik, tak? I to jest uczynek ciała. Ludzie czasami przychodzili, teraz już nie, bo teraz już nie ma buntowników. Przychodzili buntownicy, a ja mam inne zdania, bo ja mnie to gówno obchodzi. Się patrzy na mnie. To nie porozmawia ze mną, o tym wiem, że gazetki. Ja nie jestem teorem. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia i kocham Jezusa. Rozumiesz? Ja nie zamierzam z tobą dyskutować o głupotach. Rozumiesz? To jest prawda, mówię. To. A skąd ty wiesz? Ja mówię, ze składu desek. Napisali to. Pasuje ci? Bo tak się rozmawia. Głupiemu według głupoty jego się odpowiada. Skąd ja wiem, człowieku? Rozumiesz? Całe niebo i cała ziemia trąbią od paru tysięcy lat o prostych elementach bożych. Rozumiesz, o co chodzi? Tak? Pracują one od lat na to, aby ludzie byli podnoszeni do gata. A tu to człowiek mnie się pyta, rozumiesz, dlaczego ja uważam, że to jest prawda. Tak? No bo taki Jezus powiedział, taki na przykład to takie coś. A przedstawił się, że jest prawda. Powiedział, ja jestem prawda, więc wszystko, co twierdzi, to jest prawda. Mówię, czy to jest dla ciebie wystarczająca odpowiedź? Nie, ja mam inne zdanie. Idź stąd, idź. Idź, zrób co tam chcesz, spotkamy się w niebie. Na razie nie chcę cię widzieć. Tak? W niebie nie będziemy mieli do siebie nic. A teraz idź, załóż ten własny kościół. Czy tam coś załóż, nie wiem, montawę, piekła jakąś, cokolwiek. I żyj. Odszczepieństwo, czyli rozłam na podstawie egocentryzmu. Bo to nie jest to, że ty odchodzisz od czegoś, co jest chore. To nie jest odszczepieństwo. Odszczepieństwo następuje wtedy, kiedy ty odchodzisz od czegoś, co jest prawdziwe. Rozumiesz? A nie od tego, co jest fałszywe. Bo odejście od tego, co jest fałszywe, to jest pragmatyzm. Trzeba wiać. Ale to jest uczynek ciała. Zabójstwa, czyli niszczenie, gubienie, pustoszenie. Więc zabójstwo niekoniecznie tu chodzi o morderstwo jedynie. Jakieś. Nie. Zabić człowieka to znaczy niszczyć człowieka. Niszczyć, zdławiać w jakikolwiek sposób. Fajnie to było ujęte w 10 przykazaniach na Synaju, gdzie nam to przetłumaczono jako nie kradnij. Bóg nigdy nie powiedział nie kradnij do nikogo. Tam nie ma takiego zapisu w ogóle. Tam jest dokładnie, brzmi to w ten sposób. Nie będziesz porywał człowieka. Taki jest hebrajski zapis. Tam nie jest nie kradnij. U nas wzięli to, przerobili na nie kradnij. Rozumiesz, o co chodzi? No bo to oni mnie, to oni tego, a te słowo, ten hebrajski zwrot, nie będziesz porywał człowieka, to nie dotyczy tylko tego, że tam się kogoś porywa fizycznie, tylko że nie będziesz, tak, manipulacyjnie wpływał na żaden element psychiki człowieka. Czyli ty nie możesz go zmanipulować, ty nie możesz go nakręcić, ty nie możesz go sobie owinąć wokół palca, bo to jest porywanie od niego czegoś, rozumiesz, to jest zabieranie mu czegoś. I słowo też tutaj, że zabójstwa są elementami ciała, oznacza to, że tu chodzi o niszczenie człowieka, jakiekolwiek. Tłamszenie. A? Że człowiek, wiecie, człowiek to jest, bo to jest, kurczę, to jest jedno z najpotężniejszych, czy nawet nie najpotężniejsze dzieło Boże. Człowiek. Okej? Okay. I teraz, to trzeba mieć szacunek. Do tego, że to człowiek jest. Głupcy może być. Ale jest to człowiek. Ja nie mogę tego człowieka stłamsić. Ok? Ja mogę zastosować wobec niego jakąś formę obrony. Bo kiedy mnie atakuje, kiedy chce mnie zniszczyć, kiedy chce, to ja mogę to zrobić. Ale ja z własnej inicjatywy nie pójdę niszczyć człowieka. Nie pójdę owładnąć człowieka. Wie? Bo to jest zabijanie. Na każdym odcinku. Wystarczy, że spojrzeć, proszę ciebie, na to, w jaki sposób się ludzi traktuje w tych dzisiejszych konsorcjach finansowych. Człowieku.
tak jak ludzie są traktowani. To jest zabijanie człowieka. Od człowieka się wymaga, żeby pracował. Co to jest? Że to jest zabijanie człowieka. Co z tego, że to pieniądze, że ten człowiek jest zniszczony. Tak? Po 15 latach w korpo, po 15 godzin dziennie, co z tego, że ty masz pieniądze, jak ty masz człowieku, rozumiesz, już pół mózgu. Tak? Pół mózgu już masz. Załamany jesteś. U nas jak wyszli, chłopaki wyszli głosić do tych białych kołnierzyków, postali tam przed tymi, to mówi, to się trudniej głosiło niż w ogóle do tam, wiesz, do tych ludzi, co tam przeciętnie głoszą, tak? Bo to jak, wiesz, tak. Jak zombie wychodzili z tego. Pijaństwo. Ciekawe słowo. Greckie słowo metę. Od tego doszedłem do wniosku, dlaczego jest meta była. Ja zawsze zastanawiałem się, dlaczego nielegalny punkt sprzedaży alkoholu w Polsce, kiedy nie było jeszcze sklepów, nazywano metą. A potem zobaczyłem, jakie piękne greckie słowo metę. To taka była grecka bogini pijaństwa. Metę. I to pijaństwo to nie polega na tym, tak jak wielu ludzi twierdzi, że nie możesz się napić czegoś, jakiegoś alkoholu. To w ogóle nie o tym mowa. To jest mowa o uporczywym, tak, doprowadzaniu się do stanu nieprzytomności poprzez alkohol. Czy też jakąkolwiek inną substancję. To jest metę. To jest bardzo pochodna czarów. Bardzo pochodna czarów. I obżarstwo. Dokładne sformułowanie, co ciekawe, znowu też to tłumaczenia są straszne, naprawdę, jak będziecie wam się chciało, ja was w ogóle zachęcam, kupcie sobie słownik, bo to sobie słownik kupujesz raz na całe życie i w ogóle usiądziesz przy tym, to jest w ogóle imprezowanie. To jest greckie słowo związane z imprezowaniem, to obżarstwo. Nie jest tak, że to obżarstwo, to ludzie myślą, że siedzi się żre. Nie, to jest życie różnymi formami rozrywki, czyli ja żyję w formach rozrywki. Nie prowadzę życia, tak, tylko czekam na rozrywkę. Zaczynam poniedziałek i marzę o piątuń. Wiesz, o co chodzi. Tylko marzę, żeby piątek już przyszedł. Żeby żyję rozrywką. Rozrywka jest dobra, bo rozrywka nie jest niczym złym. Ale życie rozrywką to jest kultywowanie cielesności. Nie ma problemu. Żebyś sobie, żeby się dobrze czuł, żebyś się zrelaksował, to nie jest problem, tak? Problem jest w tym, jeśli ty tym żyjesz, zaczynasz żyć tym wszystkim. I to wcale nie znaczy, że to mają być imprezy typu, które ja prowadziłem, bo ja nie chodziłem do teatru. Ale moje melanże, one wcale nie były czymś gorszym od tego, że ktoś chodzi non-stop do teatru. Bo jeżeli chodzi ktoś ciągle do teatru i żyje tym teatrem, to dla ciebie to jest imprezowanie, bo on żyje teatrem, on się uważa za lepszego od takiego w ogóle, wiesz, pacjenta jak ja, który, wiesz, siedzi gdzieś w burdelu i ćpa, bo mówię, o, to ten to imprezuje, tak? A ty nie imprezujesz? Też imprezujesz, tylko inaczej, w filharmonii. Ty na elegancko. Rozumiesz? A ja na swoim poziomie. A więc mamy uczynki ciała. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Bo to jest jawne. To widać. To nie musisz pytać Boga, rozumiesz? Przepraszam, Boże, czy mogę jeszcze dzisiaj wypić trzecią butelkę wódki? Czy to jest z ducha, czy to jest z ciała? Wiesz, o co chodzi? Się nie pytasz o to. W ogóle rozumiesz. Jeżeli wchodzisz w system manipulacji drugim człowiekiem, to nie pytasz Boga, czy to jest słuszne. Tak? To jest manipulacja. Uczynek ciała. Po prostu. Chcesz, żeby się... Jeżeli masz w sobie to, że chcesz się podobać wielu ludziom, wielu środowiskom, tak? Chcesz, żeby mnie wszyscy lubili, tak? No to jest szetyczeństwo. W ogóle wiesz, nie dorabia tego filozofii. Przetecznik jesteś, chcesz się wszystkim podobać. Interesuje cię, żeby każdy powiedział o tobie coś dobrego. Tak. Uczynek ciała. I dlatego Paweł tak mocno to akcentuje. I Paweł też pokazuje, że te rzeczy, one będą w naszym życiu
podawane nam przez diabła. On będzie pukał do nas tymi rzeczami. Tymi będzie pukał. Diabeł przede wszystkim przychodzi do człowieka. W zasadzie on tylko przychodzi do człowieka przez jego cielesność. Tylko. Diabeł nie ma dostępu do ducha człowieka odrodzonego. Diabeł nie może do ducha człowieka wejść. Dlatego odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie może być opętany. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek natomiast jest dotykany przez diabła do elementów ciała i następują fuzje. A więc diabeł dociera przez cielesność. Aczkolwiek to się można, to można piękne do tego dorobić w ogóle rzeczy. Przez do systemu czarów to jest dorobiona taka w ogóle filozofia duchowości, że się w pale nie mieści. W ogóle wszystkie liturgiczne rzeczy, wszystkie, jakie istnieją, są czary. Rozumiecie to, ludzie? Obojętnie gdzie. Czy to są ruchy katolickie, protestanckie, prawosławne, czy jakiekolwiek inne. Liturgia. Wykonujemy różne elementy. Wszystko, co jest liturgiczne, ma na celu wprowadzenie człowieka w pewnego rodzaju stan zależności od tych rzeczy. Czy wy wiecie, czego się uczy na szkołach zielonoświątkowych? Że ty nie możesz podnieść wyżej rąk, jako pastor, proszę ciebie, niż do wysokości barku, proszę ciebie, żeby ci marynarka nie wstała. Ty w ogóle, tu się ludzie śmieją z jakichś tam innych, a tu wcale nie trzeba gdzie indziej szukać. Musisz mówić odpowiednim tonem głosu. Kiedyś pojechałem na usługę takiego kościoła zielonoświątkowego jednego. Człowieku, rozmawiam z człowiekiem, z takim starszym tego kościoła. Normalnie ze mną rozmawiam. Zaczyna się w ogóle śpiewanie, otworzył w ogóle ten śpiewnik i zmienił głos. Normalnie do mnie mówił, jak normalny facet, znaczy mówił z jakąś taką w tej swojej formule religijnej, tam miał, nie mówił do mnie, znaczy mówi do mnie bracie Arturze. Jak do mnie ktoś mówi bracie Arturze, to ja wiem, że będzie trudno. Rozumiesz? No ale dobrze, i on do mnie mówił, no ale już jakoś szło, a potem otworzył ten śpiewnik i zaczął, a ja tak stoję koło niego, wiecie o co chodzi? A on zaczynał tak. O jak ja! Ja mówię, o Boże! Facet zmienił głos, zmienił ton głosu. W ogóle stał się totalnie inny, bo on śpiewa pieśń dla Pana. Co to jest? Czy to czary? To czarownik! Normalny czarownik. Bo on teraz wchodzi w pewnego rodzaju liturgiczną formułę. Rozumiesz, o co chodzi? Ja teraz robię coś i poprzez te coś przyjdzie Bóg. Liturgia. Parę ruchów takich, parę takich, przyjdzie Pan. Bo Pan to jest człowieku kosiarka, że mu włączysz coś, rozumiesz, walniesz mu parę numerów i on zejdzie wtedy. Tak, ja nie mogę, to jest dla mnie szok w trampkach. A to czary. Czary. Ubrania, które do tego są, proszę ciebie, robione, jak to tak trzeba wyglądać, a to tak trzeba wyglądać, rozumiesz? Kiedyś tam się do mnie o coś przyczepili, nie wiem o co. To tam, nie wiem, jakieś ubranie, a taki mój znajomy, tam ktoś rozmawiał, ale tu, bo zobacz, Artur to się tak zachowuje, znaczy jakąś, a w jakichś krótkich spodenkach przyszedłem do kościoła, bo ciepło było. A ja lubię krótkie spodenki, takie lubię, spodenki mi się, będą nogi ma. Ćwiczę w ogóle, wiesz. Ja się cieszę na te nogi. Ja nie noszę takich pantalonów dotąd. Rozumiesz? Bo naprawdę, może będę nosił, jak miałem 74 lata, nie? A teraz noszę takie, wiesz. Bo jestem normalny, przystojny facet w ogóle, wiesz. I ktoś tam mówi, bo przyjdę w tych krótkich spodenkach, a taki chłopak do nas tak mówi, ty się cieszę, że on się ubiera. Mówi, wiesz, bo mówi, znając jego formę, to no, dziękuj Bogu, że to ubrali do kościoła. Ale system liturgiczny mówi, tu musisz mieć takie, bo jak takie masz, tak, to przyjdzie Pan. A gdy jesteś w krótkich spodenkach, to Pan nie przyjdzie. A Dawid, tak, jak nie śliarkę przymierza, to się rozebrał do rosołu i palował, proszę ciebie, rozumiesz? Wszystkie mu tam barki brawo biły, przyszedł do domu, proszę ciebie, a żona mówi, no pięknie król postąpi. Się obnażył przed dwórkami. A tam i stoi, no i co, dla Pana tańczyłem, no. I poszedł. Tak? Przypieprzyła się do niego do końca, że się dzieci nie miała.
Do końca życia ci nie daje. Dlaczego? Bo dotknęła pomazańca pańskiego, który miał wywalony na liturgię. Nie czarował. Ale dla niej było ważne, że król to król. Czemu szaty liturgiczne zdjąłeś na ludzi? Zdjąłeś tałes, zdjąłeś to, zdjąłeś tam. Tak? Więc jawne są uczynki ciała. Jawne. I dalej mamy drugi element. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Totalne przeciwieństwo. Też jawne, widoczne. Miłość, agape, tak? To jest widoczne, czy ja kocham, czy ja nie kocham. To jest widoczne. My nie mamy na to przestrzeni dzisiaj, żeby o tym mówić, ale to jest widoczne, czy się kocha, czy się nie kocha. Jak ktoś na przykład mówi do mnie, kocham cię, tak? To ja wiem, czy on mnie kocha, czy on mnie nie kocha, naprawdę. Ja wiem, czy on jest blisko mnie, ja wiem, czy on o mnie dba, ja wiem, czy on w ogóle życie kładzie, rozumiesz? Ja wiem to. A rzucenie komuś, że się tam, wiesz, kocham cię, a nie czynienie, ponieważ niestety, tak? Ale miłość się czyni. No miłość się czyni, przepraszam. Czyni się. Życzliwość. Agape to jest życzliwość. Okazywanie serdeczności. Okazywanie serdeczności, pokazuje nam słowo. Lubienie kogoś. Często ludzie mówią, ja kocham go, ale go nie lubię, ja nie mogę z nim przebywać. Ja mówię, ty masz człowieku dwóch biegunów. Witanie się, bycie blisko. Rozumiesz? Chęć bycia z człowiekiem. Chęć. To jest miłość. Poświęcenie się. Dobroć, czyli sprawianie komuś, przepraszam, radość, czyli reagowanie w sposób przyjemny. Okazywanie zadowolenia. Czepiają się nas, bo wy tańczycie, skaczecie. Ja mówię, bo my się cieszymy w ogóle. Ja też się tak cieszę wewnętrznie. Wewnętrznie się cieszą ludzie. Jak można się wewnętrznie cieszyć? Jak to się robi? Radość jest elementem związanym z twoim wyzwoleniem. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, jest to radość, okazujesz. I to jest owoc ducha. Ludzie duchowi, oni się cieszą. Nie z czegoś. To nie jest, że się z czegoś cieszą. Bo z czegoś to się może cieszyć każdy człowiek. Duchowy czy nieduchowy. A radość, ona jest związana z tym, że nie ma zewnętrznego powodu, z którego miałbyś się cieszyć. Tylko siedzisz i jesteś szczęśliwy. Ktoś powie, dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Bo jestem odrodzony z Bożego Ducha, bo idę do nieba, tak? Bo diabeł to pała. Rozumiesz? W ogóle mam kilka takich w ogóle fajnych rzeczy w sobie i wtedy sobie przypominam, jestem mega szczęśliwy. Kiedyś wracaliśmy z TVN, robiliśmy program chyba tam w Dzień Dobry TVN, bardzo raniutko tam byliśmy i jechaliśmy, ja mówię do kolegi, weź się zatrzymaj tutaj, bo mi się siku chciało, taki lasek, nie wiem, jak na Tarchominie w Warszawie. Ja w marynarce, znaczy, no marynarka w pracy byłem jakoś tak ładnie ubrany. Z telewizji tam wracałem. Sikam sobie w tym lesie i zacząłem się śmiać. Chyba z marami jest, nie? I w ogóle śmieję się, mówię, wiesz, mówię, dobrze. Dobrze, mówię, idę, wiesz, idę i się śmieję coraz bardziej, nie? A tak wszedłem, no ile? Ze 4 metry, z 5 do tego tam lasu, nie? Przechodzę, śmieję się jak głupki, doszedłem do chodnika, padłem na ten chodnik. Leżę człowieku jak klops, proszę Ciebie, o 8 rano i śmieję się, tarzam się po tym chodniku, rozumiesz? Ja i tak, a wiesz, a zdrowo myślę w głowie, mówię, tak, będzie jechał radiowo przecież. Przecież nabiorą mnie do szpitala. No leży facet elegancko ubrany o 8 rano i wbije się na chodniku i się śmieje. Szok! Co dopiero byłem w telewizji, mówiłem, jaki wielki Bóg jest. Człowieku. Także Prokop siedział z buzią otwartą, wiesz? A tu to człowieku, dlaczego tak? Bo to jest radość wewnętrznego człowieka.
Ludzie mówią, a bo u was się śmieją. Ja mówię, no śmieją się, bo są zadowoleni ogólnie z życia. Kiedyś moja żona wyszła z tej perkusji i mówi, kto chce być osłem Pana? Takim osłem, na którym Jezus mówi, Maria jechała z Jezusem. Na ochotnika. I na czterech ustała i mówi do mnie, siadaj. Wsiadłem na nią, zaczęła mnie wieść, człowieku. Jak w ogóle jedni byli osłami, drudzy byli jeźdźcami, człowieku. Jak potem zrobiliśmy, proszę Ciebie, remanent, proszę Ciebie, to było uwolnienie na uwolnieniu we wspólnocie. Raz tylko przelecieli w to i z powrotem jako osły, jako jeźdźcy. Wszyscy leżeli pokotem, śmieli się wyli. Rozumiesz? Uzdrowienie to tak. Bez nakładania rąk na niektórych, człowieku. Choroby pomijały różne rzeczy. A radość Pana jest naszą siłą. Ktoś mówi, to nienormalne. A normalne być załamanym jak dach sołtysa? To jest normalne? To jest normalne, jak się kajasz, jak cierpisz, rozumiesz? To jest w porządku. Dobrze, jesteś chrześcijaninem, załamany jak należy. Taki powinien być człowiek w Chrystusie. Rozumiesz? Czarny jak piekło z krzyżem na głowie. Radosny nie, bo radosny to jest zły, ale radość to jest owoc ducha. To się nie cieszysz się z czegoś, tylko jesteś świadomy, tak? Kim jesteś, skąd pochodzisz, dokąd idziesz, jak masz wywalony na ten świat. Pokój dalej, odczuwalny stan złączenia z Bogiem. To jest pokój. Wiecie, to nie jest spokój, bo niektórzy to mylą. Niektórzy mówią, ja często jak z nimi rozmawiam, mówię, jak ty rozpoznajesz głos Ducha Świętego? Ja ludziom tłumaczę, że przede wszystkim wewnętrzne przekonanie, tak jak was uczę. No bo mam taki wewnętrzny pokój. Ja mówię, i ty rozpoznajesz po tak zwanym wewnętrznym pokoju, że to jest od Pana, tak? No tak. No dobrze. A jak nie masz takiego czegoś, to co? To nie jest od Pana. Nie, ja mówię, a pamiętasz, jak Jezus szedł na krzyż? Jego stan można było porównać do stanu depresyjnego. Co robi w Getsemane? Ma taką jazdę, że się w głowie nie mieści. Co on ma w środku, jak myślisz? Co to jest? Myślisz, że on był spokojny? On się bał. Cała jego dusza drżała. Tak? On wtedy się modlił i mówił, jeśli to jest możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Jezus nie był spokojny. Ale miał pokój, bo pokój to nie spokój. Pokój to jest wewnętrzny stan pojednania z Bogiem. To jest pokój z Bogiem, a nie spokój wewnętrzny. To jest owoc ducha. Ja mam pokój z Bogiem. Ja się nie boję śmierci, mam pokój z Bogiem. Bo mi się umarł, to może do nieba. Za free. Jeszcze mnie tam przywitali? Bo mam pokój z Bogiem. Moje grzechy zostały zgładzone. Tak. I to jest pewność wewnętrzna, tak? Idę do nieba. Nie dlatego, że jestem dobry, nie dlatego, że jestem porządny, nie dlatego, że ludzi przyprowadzam do Jezusa. Wcale nie dlatego, wcale nie jestem taki porządny. Ale dlatego, że Jezus umarł za moje grzechy. I w związku z tym, tak? Jest we mnie pokój, który jest elementem pojednawczym. To jest dokument na pojednanie. Owoc. Cierpliwość. Ciekawe słowo. Dokładnie ono jest związane z tym, że się długotrwale zażyna ofiarę na ołtarzu. Cierpliwość to jest długotrwałe. Umiejętność długotrwałego oczekiwania z pasją. To jest cierpliwość. To nie jest w ogóle czekanie w trwodze, w załamaniu. Rozumiecie? To jest owoc ducha. Czekam. Jestem w tym pewny. To musi się zdarzyć. Nie ma dwóch zdań. Już się na to cieszę. Rozumiesz? Modliłem się o zegarek. Już sprawdzam, która godzina. Rozumiesz? Jeszcze nie wiem, jakiej marki będzie. Jestem cierpliwy. Owoc. Dobroć. Dobroć to prawość serca, przydatność. Czyli ja robię coś dobrego, czynię coś dobrego nie dlatego, że chcę zasłużyć, nie dlatego, że należy,
tylko dlatego, że jestem absolutnie świadomy, tak, potrzeby drugiego człowieka. Jestem w stanie zrobić wszystko. To mnie nie stymuluje, to nie bierze mnie w niewolę. Ani się po tym lepiej nie czuję, ani się gorzej nie czuję. Jestem po prostu dobry. Jestem dobry. To jest owoc ducha. Okazuję szlachetność, łaskę. Jestem przydatny. Ja często jak odbieram telefon, to się przystają, mówię: Artur Ceroński, w czym ci mogę pomóc? Rzadko ktoś do mnie zadzwoni, zapytać, co u ciebie, szczerze powiedziawszy. Zawsze ktoś dzwoni, że ma demona, albo miecz, albo coś innego, coś tam ma w ogóle. Jest on i kolega. Kiedyś dzwoni do mnie człowiek i mówi: tak, słyszałem, że będziesz w tym mieście. Ja mówię: no będę. Mam demona. Ja mówię: przyjdźcie razem. I przyszedł. Przyszedł normalnie. No tak, z tym demonem zaprzyjaźniony. Taki miał tatuaż, zrobił sobie. To była taka pieczęć demoniczna przez to. W ogóle ten demon nie mógł z niego wyjść, nie? Jak molaliśmy w ogóle olej na ten tatuaż, słuchajcie, to krzyczał, jakby go parzyło. I dopiero demon z niego wyszedł. Obciągnęliśmy mu koszulę. Kumpel zrobiliśmy. Wierność. Wierność, potężna cecha ducha. To jest bardzo głębokie zaangażowanie. Zaangażowanie tego stopnia, że nic z siebie w ogóle nie jest w stanie w ogóle wyrwać z tego. To jest wierność. To jest wierność. Ja teraz, tutaj troszkę sobie dzisiaj gadaliśmy o tym, że gdzieś tam na takim etapie jestem teraz życia, że ja naprawdę doświadczam potężnej miłości Boga przez ludzi. Ja tego czegoś nie doświadczałem nigdy. I muszę też się powierzać ludziom i dawać się kochać. Okazało się, że to łatwiej mi zawsze szło kochać kogoś, niż dać siebie kochać. Powierzyć się komuś. I wchodzę któregoś dnia do nas, do wspólnoty, podchodzi, mówię, podchodzi do mnie dziewczyna, całuje mnie w rękę i mówi do mnie: życie za ciebie położę. Wierność. Wierność. Coś takiego, co mi, wiesz, ja siedziałem, płakałem, byłem rozwalony totalnie. Mnie rozwala wierność, naprawdę. To jest potężny owoc. Że człowiek w ogóle jest, nie? I mówi: ja się nie ruszę. Nie ruszę. Jest takie małżeństwo, było w Stanach, odebrali od Boga informację, że mają założyć kościół w jednym mieście. Więc się zawinęli, sprzedali dom, pojechali do tego miasta. I pierwszą rzeczą, którą tam kupili, to sobie kupili grupę. Poszli na parafię. Nie wiem, jaka tam była, czy katolicka, czy luterańska, czy nie wiem. Cmentarz tam gdzieś był. I kupili grupę. Sobie. Doszli do wniosku, do prostego wniosku, że oni tam budują kościół i tam zostaną do końca życia. I tyle. Co to jest? Owoc ducha. Bo Pan powiedział: jedźcie tam, załóż kościół. Rozumiem. I tyle. Założyli potężny kościół. Łagodność. Czyli delikatność w obyciu. Pewnego rodzaju delikatny dotyk. Dzisiaj Bartek to mówił na modlitwie: łagodny język łamie kości. Owoc ducha. Wstrzemięźliwość, czyli panowanie nad sobą. Moc okazywana wobec siebie. Słowo Boże mówi, że większy jest ten, kto opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Większy. Opanowanie samego siebie jest rzeczą najtrudniejszą, zarządzenie sobą. Zarządzanie sobą. Rozumiecie? Ja tutaj przyjechałem sobie do was w poniedziałek. Poszedłem do Żabki, kupiłem sobie dwa batoniki Marsy. I tak sobie leży ten batonik. Patrzę na ten batonik.
w jeden wieczór. Z jednym gatunkiem. A w ogóle wiem, że niepotrzebnie go zjem. To mówię, nie zjem. Bardzo go chciałem jeść. Ale wiedziałem, że węglowodany mi nie będą na rok przydatne. Bo trzymam dietę, wiem jak funkcjonuje. Zarządzam, ja mogę go zjeść, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja zarządzam. Trenuję się w zarządzie. To nie jest ani dobre, ani złe, że ja bym go zjadł. To nie w tym sprawa jest. To nie rozpatrujemy tego, tylko ja zarządzam. Ja mogę zrobić, co chcę. To nie ma czegoś takiego, że jest jakiś impuls. Idę przez życie, łup, impuls. Nie. Ja jestem wstrzemięźliwy, czyli ja zarządzam. Mogę się najeść, mogę nie jeść. Mogę się napić, mogę nie pić. Rozumiecie? Mogę być gdzieś, a mogę nie być. To jest niesamowicie ważna cecha, jeżeli chodzi o sługi Boże, ponieważ im bardziej idziesz do przodu w służbę, im bardziej jesteś podnoszony, tym więcej się znajduje wokół ciebie ludzi, którzy zaczynają chcieć tobą manipulować. I na przykład wiesz w jaki sposób? Zaczynają ci przynosić dużo pieniędzy. I mówią do ciebie tak. Dobrze by było. To jest niesamowite, wiesz. Mówią tak, płaciłem na twoje konto pieniądze jakieś duże, tak? Ale wiesz, mam taką myśl, mówi to mi. Dobrze by było, gdybyś w swoich głoszeniach mniej mówił w takim tonie. Rozumiesz? Ja mówię, posłuchaj. Chcesz, żebym ci przesłał te pieniądze z powrotem? Nigdy nie mów do mnie, co mam głosić. Żebyś tam milion dolarów przesłał, nie masz prawa do mnie powiedzieć, co mam głosić. Nigdy. Nigdy. Bo ja swoją służbę zaczynałem, mając 950 zł miesięcznie, żonę i dziecko. Pierwsze wakacje miałem po 7 latach. A żeby z żoną usiąść i napić się herbaty, to musiałem mieć grafik na lodówce. A więc nie mów do mnie takich rzeczy. Bo ja jestem wstrzemięźliwy, nie możesz mnie ruszyć. Rozumiesz, o co chodzi? Nie możesz mnie dotknąć. Owoc ducha. Chcę, żebyście zrozumieli, że ciało będzie działało przeciwko duchowi. A duch przeciwko ciału. Są sobie przeciwne. Zawsze w waszym życiu będzie wewnętrzny konflikt. I nie dziwcie się wewnętrznemu konfliktowi. W ogóle wewnętrzny konflikt to jest tak naprawdę jedyny dowód, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha. Jak ktoś nie ma wewnętrznego konfliktu, to ja nie mam dowodu, że on do nieba idzie. Bo to, że on ktoś powie, Jezus jest moim Panem, człowieku, to sobie papugę możesz kupić i ją też nauczysz. I też będzie mówiła, że Jezus jej Panem jest. Rozumiesz? To nie o to chodzi. Ale czy ty masz wewnętrzny konflikt? Wewnętrzny konflikt. Bo jeżeli jest to rozdzielenie między duchem a ciałem, tak? To jest świadectwo tego, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. W twoim duchu mieszka Duch Święty, tak? A twoje ciało to jest twoje ciało. Jest obute w fizyczność. Fizyczność kiedyś pójdzie do ziemi i ślad po tym wszystkim zaginie. Dostaniesz potem takie nowe ciało, że tam nie będzie uczynków ciała. Rozumiem. A teraz masz to masz. A więc nie bój się, że jest konflikt wewnętrzny. Ludzie często przychodzą, mówią, mam taki konflikt, pomóż mi, zgrom to. Ja mówię, ale jak mogę zgromić to? Przecież one są sobie przeciwne całe życie. I tak ma być. To jak ja mam z tym żyć? Ja mówię, normalnie, jak na froncie. Wstajesz rano, rozumiesz? Robisz siekierą diabłu przedziałek, rodzinie, i idziesz dalej. Normalnie, jak każdy wierzący. Masz siekierę? Patrz, nie mam. Mówię, to kup. Na trzonku wypuść słowo Boże i będziesz rał. Normalna sprawa. Chcę, żebyście nie bali się tego wewnętrznego konfliktu. I też nie pytali ciągle, Panie, to z ducha, to z ciała. Wiem, bo to jawne jest wszystko. Dobrze.